Na co dzień trenujemy tylko w swoim gronie i chcieliśmy spotkać się z innymi osobami, które mają taką samą pasję. Dlatego znaleźliśmy program Młodzież w Działaniu, który umożliwił nam zaproszenie gości z innego kraju. We came here to bring something new and to bring our originality in b-boying and dancing, to teach and learn, each one teach one. Z częścią osób z Serbii poznaliśmy się na zawodach i powiedzieli nam, że jest im bardzo ciężko podróżować, muszą mieć wizy, dlatego postanowiliśmy umożliwić im przyjazd tutaj do Polski właśnie dzięki programowi Młodzież w Działaniu. Zmiana dla mnie to jest super sprawa, bo poznajemy tak naprawdę inny flavor, inny charakter, jak tańczą. Widzimy, jak robią to na swój sposób. Poznajemy ich kulturę, poznajemy ich język. Nasze kultury nie są aż tak bardzo różne, mimo innej religii. Bez problemu dogadujemy się, okazuje się, że mamy podobne tradycje. This project is especially good because we understand very well each other. Myśleliśmy sobie, że będziemy robili akcję związaną z graffiti ze street artem, ale społecznie zaangażowanym street artem. Ludzie, którzy do nas się dołączyli, część potrafi malować, część nie potrafi malować, ale ważne, że chcą coś robić. Tak naprawdę nie trzeba mieć pieniędzy, tylko trzeba mieć chęci. Resztę można wszystko dostać tak naprawdę. Unia Europejska daje nam niesamowite możliwości, tylko niewiele osób o tym wie. Wiele znowu osób boi się do tego zabrać, bo myślą, że to nie jest dla nich, że małe miejscowości ograniczają. Staramy się ukazać problem, jaki jest w naszym społeczeństwie, czyli problem rasizmu, ksenofobii. Do tego ekologia. Często sam, chodząc po okolicznych lasach, widzę pełno śmieci. Na części tego muru namalowaliśmy daty. Ktoś nie będzie znał ich wszystkich, więc może zasięgnie wreszcie do jakiejś książki. Jesteśmy mile zaskoczeni odbiorem przez lokalną społeczność tego projektu, przede wszystkim przez ludzi starszych, którzy tak naprawdę chyba myśleli, że młodzież już w chwili obecnej nic nie robi. Podchodzą, gratulują, mówią, że bardzo ładne. Dużo młodzieży się też przewija, też chcą coś robić, przyłączają się, malują. Ideą projektu było to, żeby ludzie, którzy nas odwiedzają, którzy przyjeżdżają i pracują z naszymi dziećmi, mogli nabrać dystansu do swojego życia. Przyjeżdżają z różnych miejsc, z różnych kultur. Jestem Maria Arushanian, jestem Ormianka. No nie ma takiej możliwości wyjść i za granicę i uczyć się. Albo to kosztuje drogę, albo po prostu nie ma możliwości, nie? A projekt dał mi szansę wyjechać z Armenii. Ideą tego projektu nie jest tylko to, żeby wolontariusze przyjechali w miły sposób, spędzili czas z dala od domu, ale żeby był to czas wypełniony jakimś szczególnym doświadczeniem dla nich. Podchodzę do nich nie jak do niepełnosprawnych dzieci. Dzieci są dzieci, dla mnie nie ma różnicy. I od razu tak ciepło po prostu od nich idzie. To po prostu idzie od serca. To jest projekt dla osób, które są miłośnikami fantastyki oraz dla tych, którzy chcieliby się dowiedzieć, jak to wygląda i chcieliby na przykład rozwinąć to w swoją pasję. Naszą inspiracją jest fantastyka z całej Europy. Pomimo różnic, które są między naszymi kulturami, mamy taki jeden wspólny mianownik, którym jest literatura fantastyczna. Wymieniamy się tym, co jest najfajniejsze w naszej tradycji, w naszej historii i to później wszystko zlepiamy do kupy i wykorzystujemy w czasie naszych gier teatralnych rozgrywanych na żywo. Jest to projekt, dzięki któremu mamy zamiar stworzyć międzynarodową sieć fanów fantastyki. Doprowadziliśmy do tego, że wszyscy nasi partnerzy, którzy są zaangażowani w projekt, również składają wnioski do swoich agencji narodowych programu Młodzież w Działaniu, żeby następne części naszego spotkania odbywały się również w innych krajach, a nie tylko w Polsce.
my jesteśmy w szkoleniu Reclaim It, Creative Participation in Public Space, które jest finansowane przez Unię Europejską, przez program Młodzież w Działaniu. To jest szkolenie, które chodzi o przestrzeń publiczną i co my, jak młodzi ludzie, możemy używać ten cały potencjał, który tam jest. We're going to move around in the public space of Warsaw with instructions and play with the things people normally don't do in public space. Dzięki programom takim jak program Młodzież w Działaniu, młodzi ludzie mogą stawać się aktywnymi członkami społeczności. Mogą uczyć się od swoich kolegów z innych krajów, w jaki sposób mogą zyskać inną perspektywę. Today we talked about responsibility. It's my responsibility what's happening in my local public space. And if I want something, I need to tell that to people. And I need to share something and to show what we want for us, for our lives, but also for society. Young people can change a lot of things. So what do you want? Go out there and do it. Warsztaty, które tutaj realizujemy, dotyczą polityki młodzieżowej, ale z tego co wiem, słowo polityka często źle kojarzy się młodym ludziom. My chcemy po prostu pokazać, że aktywność społeczna, że społeczeństwo obywatelskie może doprowadzić do tego, że coś powstanie. Przez te dni staramy się wypracować nasze pomysły, nasze chcenia i pragnienia. Szukamy sposobów na rozwiązanie naszych lokalnych problemów. Zwieńczeniem tych warsztatów jest to, że my ostatniego dnia spotykamy się z politykami, decydentami. W moim życiu to było takie pierwsze doświadczenie, gdzie mogłem porozmawiać z wyżej postawionymi ludźmi i dowiedzieć się, co oni sądzą o naszych problemach, a także skonfrontować się po prostu z nimi. Tutaj powstaje taka grupa młodych liderów, którzy robią coś więcej. Niech 10% z nich później będzie właśnie angażować się w sprawy lokalne, to jest dla mnie duży sukces tego projektu.